Wiedzieliście, że do Switcha można podłączyć klawiaturę? Ja też nie, póki Epistory nie zasugerowało mi, że może mi to umilić rozgrywkę. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale BassGram i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć parę słów o tej produkcji. Nie ma się w sumie co dziwić, że taka sugestia się pojawia, bo mechanika Epistory Typing Chronicles w głównej mierze oparta jest o pisanie. Gdy tylko zobaczymy jakieś obiekty, z którymi możemy nawiązać interakcję przy użyciu naszych zdolności, naciskamy klawisz Enter lub Spację, by wejść w tryb bojowy, a nad obiektami pojawią się słowa, które należy wklepać na klawiaturze. Jest to mechanika bardzo zręcznie wpasowująca się w tematykę gry, w której zmagająca się z blokadą twórczą pisarka prosi muzę o inspirację, więc ta wsiada na swojego trójogoniastego lisa i wyrusza w podróż po fantastycznych krainach, by szukać natchnienia i walczyć z zepsuciem toczącym magiczny świat. Wklepując słowa z klawiatury niszczymy poprzewracane drzewa, sadzimy nowe i przede wszystkim walczymy z różnej maści potworami. Wielkimi wężami, pająkami czy komarami, a za każdą naszą renowacyjną akcję dostajemy punkty inspiracji, dzięki którym jesteśmy w stanie odblokowywać nowe obszary papierowego świata i ruszyć dalej z historią, a także ulepszyć nasze umiejętności, gdyż Epistory ma w sobie takie lekkie elementy RPG. Możemy na przykład przyspieszyć poruszanie się naszego wierzchowca, czy zwiększyć skuteczność zdobywanych w trakcie rozgrywki mocy, opartych na różnych elementach: ogniu, lodzie, elektryczności i wietrze. Część zagadek, a także blokujących drogę przeszkód wymaga od nas używania konkretnego rodzaju zaklęcia. Czasem trzeba zamrozić gdzieś wodę albo dmuchnąć wiatrem w turbiny, by otworzyć bramę. Także niektórzy wrogowie mogą zostać pokonani tylko i wyłącznie przy użyciu wybranej mocy. Nabyte przez muzę zdolności bojowe mają również dodatkowe efekty i tak płomień potrafi spalać kolejne słowo, bo przy niektórych przeciwnikach trzeba wpisać więcej niż jedno, lód, wiadomo, zamraża na jakiś czas, elektryczność potrafi porazić kilku wrogów koło siebie, a wiatr odpycha nacierające bestie. Takie skakanie pomiędzy umiejętnościami jest bardzo wskazane, zwłaszcza przy starciach z rojami, podczas których stoimy na środku pola bitwy, a kreatury nacierają na nas ze wszystkich stron. Ale właśnie, wspomniałem o papierowym świecie, bo z tego właśnie cały jest on zbudowany. Papierowe wodospady, drzewa, gleba, a nawet potwory, nasz lis i główna bohaterka. Oglądanie animacji podczas odblokowywania kolejnych fragmentów mapy to wspaniałe estetyczne doznanie, a krajobrazy stworzone w umyśle pisarki wyglądają naprawdę ciekawie, zwłaszcza te wodospady. Od strony dźwiękowej też jest bardzo dobrze, choć muszę przyznać, że z czasem, szczególnie przy którymś z kolei powtarzaniu roju, można się graną w kółko muzyczką znudzić.
Ja tu tak sobie gadam o switchu i klawiaturze, jakby to była najzwyczajniejsza rzecz na świecie, a przecież nie jest. Przez bardzo ograniczone możliwości konsoli, klawiatura może zostać podłączona tylko i wyłącznie przez wejście USB w stacji dokującej albo przez USB typu C, jeżeli używamy switcha w trybie przenośnym. W obu przypadkach jest to dość uciążliwe z kilku powodów. Po pierwsze, nie każdy ma na stanie przewodową klawiaturę. Ja nie miałem i musiałem pożyczyć, żeby przetestować jej użyteczność. Po drugie, kabel musi być odpowiednio długi, zwłaszcza jeżeli stacja dokująca switcha jest w znacznym stopniu oddalona od waszego siedziska. Mi kabla starczyło na styk, ale gdyby nie stolik przed sofą, to miałbym problem z wygodnym graniem. Po trzecie, aby podłączyć klawiaturę do konsoli w trybie przenośnym, potrzebny jest także stojak na konsolę, bo wejście jest u dołu konsoli. I po czwarte, i dla mnie najbardziej niewygodne. Odzwyczaiłem się strasznie od używania klawiatury jako kontrolera gier i mimo, że jest to, zdawałoby się, najodpowiedniejsze urządzenie do tego typu rozgrywki, to jednak na Joy-Conach grało mi się o wiele lepiej. A jak się gra na Joy-Conach właśnie? Ano, widzicie sami. Zamiast klepania wyrazów, klepiemy nic nieznaczące sekwencje guziczków i mimo, że gra traci przez to trochę ze swojego uroku i celu, to i tak jest bardzo dobrze. Miałem także wrażenie, że po podłączeniu klawiatury nagle spadła rozdzielczość, co by wyrazy były bardziej wyraźne. The more she remembered, the stronger she felt. I am not a writer. This is not my muse. Której metody sterowania byście nie wybrali, to uważam, że warto sięgnąć po Epistory. Rozgrywka jest ekscytująca, choć momentami frustrująca i długo tego tytułu nie zapomnę. Szkoda tylko, że zabrakło polskiej wersji językowej, która w wersji gry na PC-ty jest dostępna. Ale mam cichą nadzieję, że Cubic Games zaskoczy nas jakąś niespodziewaną aktualizacją, która wprowadzi nasz język. Epistory Typing Chronicles na Steamie pojawiło się już w 2016 roku, w wersji switchowej dopiero w 2021. Liczę więc także na to, że doczekamy się switchowego portu duchowej części drugiej, czyli Nanotale, wydanej w 2021 na komputery. Talks to me. Darkness settled when the earth was still young. You are more powerful than you can possibly imagine. When you do what you think is right, true magic will find its way to you. Fox within him, he couldn't find himself. He is now bound to me until I release him. I tym akcentem zakończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i lub komentarza, a ja się już z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Wklepując...
Szczególnie przy którymś szczególnie przy którymś z kolei powtarzaniu roju, można się tą ciągłą i tą samą bez sens. I klawiaturze, jakby to była najzwyczajniejsza. Kabel musi być odpowiednio długi. Długi kabel. Klepemy. Jeszcze raz. I długo ty te. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić. Zostawić.